Cześć kochani, dzisiaj wam chcę pokazać taką przejściówkę, można powiedzieć. Pokażę na razie wam, teraz wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Tu mamy wejście takie na wtyczkę, tego rodzaju wtyczkę. Zobaczcie, taka wtyczka potrzebuje bolec, prawda? Czyli jeśli w ogóle bawimy się ze sprzętem muzycznym, to musimy go jakoś uziemić. No i to z kolei jest przejściówką do stabilizatora napięcia, jakie można kupić, jakiś Samson, Furman i takie różne firmy. I one tam mają taki rodzaj wejścia. Już wam pokażę, jakie dokładnie. O, można powiedzieć, że w samym stabilizatorze będziemy mieli taką wtyczkę, takie coś. Czyli żeby podłączyć to musimy zrobić coś takiego. Ale właśnie, dokładnie o co tutaj chodzi. Mam na przykład listwę do zasilania efektów. Prawda? Mam jakiś przedłużacz. I teraz chciałbym te efekty, które mam w przedłużaczu, podłączyć do stabilizatora. Zamiast podłączać do gdzieś kabla, załóżmy jestem na koncercie, zamiast go podłączać gdzieś do gniazdka zupełnie w osobnym miejscu, to podłączam sobie za pomocą tej przejściówki, podłączam sobie tutaj listwę zasilającą, gdzie jest oczywiście też musi być uziemiony kabel z uziemieniami, z bolcami. To sobie podłączam wtedy tutaj. Tutaj widzicie te śmieszne bolce, one jakby nam uziemiają. Te wszystkie, większość takich kabli z uziemieniem, czy to z dziurką, mają też takie boczne właśnie, nie wiem, uziemienia. O, i to sobie po prostu mogę zrobić tak. I mam wtedy podłączony tutaj zasilacz, który podpinam sobie do tego. Tutaj mam listwę i sobie jedziemy na maksa. To jest, jeśli dobrze mówię, Starwill. Coś takiego mam na opakowaniu. Właściwie nic więcej do tego nie mam. Po niemiecku rzeczy są. Także to jest bardzo fajna rzecz.